Dobry wieczór. Witajcie Państwo w swoich domach, naszych domach, wspólnych domach. Proszę Państwa, nadeszła ta piękna chwila. Moment, w którym możemy zdradzić, jaka jest niespodzianka pod choinkę w tym roku. A oczywiście niespodzianka pod choinkę musi być bogata, bo rok był bogaty. To znaczy, ja właściwie nie pamiętam tygodnia, w którym bym się przynajmniej kilka razy nie łączył. <laughs> to oznacza, proszę Państwa. Że jeszcze wszystkich kart nie odkryliśmy i jeszcze będą kolejne niespodzianki w tym roku. Oby nam tylko dni. Starczyło, oby się tylko udało. Mam, drodzy Państwo, nadzieję, że te wszystkie takie problemy techniczne, które dookoła się kręciły, są za nami. Tutaj coś było nie tak z tą platformą. Mam nadzieję, że to już za nami. To może dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór wszystkim. Ja Państwu powiem, że dzisiejszy wieczór spędziłem w sposób bardzo porywający, mianowicie sporo, a wręcz bardzo dużo, nauczyłem się od dr Krzeczkowskiej Małgorzaty. Z ujotu, przed chwilą na której webinarze byłem, i muszę Państwu powiedzieć o metodzie pracy z eksperymentem, w ogóle o eksperymencie przyrodniczym, a mówione było o takim wieku, którego bardzo unikam, czyli tych takich maluchach, nazwijmy ich nawet dziećmi. Proszę Państwa, natomiast z czym dzisiaj do Państwa przychodzimy? Po pierwsze, z atmosferą, paą, i powiedziałem w liczbie mnogiej, ja ja jestem, prawda, to ja będę za tych lampek, proszę Państwa, wychodził. I zbierał myśli. A myśli mam do pozbierania, ponieważ będziemy dzisiaj mówili, przepraszam, że jak zwykle uciekam wzrokiem, ale chcę te paski powyłączać, żebyśmy się doskonale widzieli. Będziemy dzisiaj mówili, proszę Państwa, o edycji 2.0, mianowicie o kolejnym wejściu, tak jakby nas mało było na co, na co dzień, czy to w materiałach dydaktycznych, czy w podręczniku, czy w ćwiczeniach, czy w zbiorze zadań dodatkowych opracowaniach, grach dydaktycznych, dalej projektach edukacyjnych, rozbudowanych w treściach SPE, tu uśmiech w stronę Beat, w dodatkowych scenariuszach lekcji, czy chociażby szkoleniach, spotkaniach z mikserem przyrodniczym, albo elabach, to tym razem, proszę Państwa, żadnej pandemii nie planujemy. Nie planujemy niczego złego, a szczególnie proszę pamiętać, że same dobre rzeczy, mieli Państwo, planujemy na wiosnę. Właśnie Sonia Pawlicka Jedna z dyrektorek regionalnych, moja prywatna miłość, ulubiona, wysłała mi piękne zdjęcie, gdzie, proszę Państwa, jestem obok atmosfery świątecznej. To Wam tylko zademonstruję, proszę zobaczyć. Państwo, może nie do końca ostre widzicie, ale jest atmosfera świąteczna pod Poznaniem, która przypłynęła właśnie do Różankowa, za co bardzo dziękuję. A o czym dzisiaj będziemy mówili? A o bardzo ważnym naborze, proszę Państwa, jeżeli życzycie sobie, jeżeli chcielibyście. Żebyśmy przyjechali do Państwa za darmo i przeszkolili nauczycieli z okolicy, to znaczy i wciągnęli ich w nasz wspólny projekt przyrodnicy razem, czyli projekt, który jest związany jest z przedmiotami przyrodniczymi, nie tylko świątecznie, bo to będzie na wiosnę. Jeżeli chcielibyście Państwo w szkole, w swojej szkole, w swoim miejscu bytowania, albo w jednym z miejsców bytowania, z miejsc bytowania, stać się ambasadorem chemii MAC i w ogóle wejść z nami pod pachę, albo iść z nami dalej w tę wspólną rewolucję przyrodniczą, szczególnie związaną z doświadczeniami, z doświadczeniami i troszkę innym spojrzeniem na dydaktykę, to to mam nadzieję, że będzie transmisja dla Państwa. Jestem wręcz przekonany, że bardzo chętnie zapraszam Was do tego, żebyście te kilkanaście, dziesiąt minut poświęcili na to, żebyśmy razem się przytulili. Bardzo Państwa poproszę, żebyście również na czacie zadawali pytania i uwaga pierwsze takie pytanie już padło Ania Moskwa z całego serca Aniuś uko ukochuje cię południowo-wschodnią Polsko Basia czy koniecznie My koniecznie chcemy, prawda? Tak, ja odpowiem w imieniu Basi. Tak, Basia tego po prostu potrzebuje, Aniu, tak jest. Natomiast dalej, Agnieszka Grzelakowska. Dzień dobry, pani doktor, kochanie. Czy Moen w Bydgoszczy przyjedziecie? No koniecznie, Agnieszko, poproszę, żebyś zgłosiła siebie jako Moen. Ja sobie nawet nie wyobrażam, żeby było, była inna możliwość. Proszę państwa, w czasie tego spotkania opowiem państwu, jakie są warunki, odkryję wszystkie karty i zaproszę do tego, żeby. Nie chcę zdradzić, ale żeby tych 10 spotkań, ja Państwu powiem tak: jak w lutym z Wrubleskim wyruszymy z chałupy, to planujemy wrócić pod koniec maja. I teraz uwaga, uwaga: bardzo dobre pytanie padło od mojej kolejnej ulubienicy, której koty mam nadzieję, że jeszcze nie zniszczyły choinki. Pani Kamilo, czy, czy już ten, szczególnie ten, ten rosyjski mi się podoba? Muszę powiedzieć, że wpadł mi w oko w ogóle. To jest czas na to, żeby odkryć przed Państwem adresy, szczegóły i punkt po punkcie, jak to ma w tym roku szkoły a w przyszłym roku kalendarzowym wyglądać. Ja już przed Państwem zdradziłem pewną informację, od lutego do praktycznie końca maja, więc będzie tego użyjmy tej pełnej jednostki fizyczno-matematycznej w ciul. I teraz uwaga, wyświetlam Państwu najważniejszy adres i jeżeli mogę prosić, to Państwo sobie spiszcie ten adres. Dlaczego was o to proszę? Proszę was tylko z jednego powodu, gdyż bo ponieważ e, ja Państwu zaraz pokażę tą stronę i odczytam oczywiście, o co, o co tam dokładnie chodzi. Natomiast, mili. Moi, Kochani, żeby dopłynąć do brzegu, to fajnie, żebyście Państwo później mogli do tego wrócić, pytając na przykład koleżankę, kolegę albo odwołując się. Brytyjskie oba, to muszę powiedzieć, że siostra Dominiki naszej ma takiego jednego rosyjskiego, tak przepięknego tego jednego, i myślałem, że to jest kot rosyjski, a tu brytyjski. No dobra, no to, to już się czegoś bardziej nauczyłem. www.chemiawszkole.pl, łamane przez Mac, czyli jak skrót nazwy naszego, proszę Państwa, wydawnictwa. I teraz ja przeklikując i udostępniając Państwu ten ekran, pokazuję, co tam tak naprawdę na tejże tejże stronie jest. Proszę jak zwykle być czujną postacią pierwszoplanszową, to znaczy być ze mną tutaj w tym wszystkim. Wybaczcie Państwo na chwileczkę, popsuję atmosferę świąt, wyłączę troszkę te te, 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 te. Światełka, które były nade mną, zresztą teraz trzeba bardzo oszczędzać, to może rzeczywiście odpuśćmy sobie na chwileczkę te światełka. I nie, drodzy Państwo, pokazuję, o co, o co chodzi na tej stronie. Na tej stronie, jak Państwo jesteście, to po pierwsze na samej górze możecie no, zobaczyć nasze twarze, a troszeczkę niżej pod tymi, kochani Państwo, twarzami znajduje się na samej górze to, co nas interesuje. <laughs> Primo baleron, jak ktoś nie ma Facebooka, to tutaj zawsze na górze jest. Proszę Państwa, taki punkt jak wyświetl sobie transmisję albo Facebook Wam się popsuł, ale mnie interesuje ten punkt tutaj naj, naj, najmądrzejszy. Zostań ambasadorem Hemi Mac. I teraz, proszę Państwa, już tłumaczę, o co tutaj chodzi. To, co jest tutaj wstawione, to jest niżej napisane, że powyższa prezentacja jest interaktywna. Można zmieniać slajdy, kliknij ten napisz, aby otworzyć ją w pełnym ekranie i niżej jest przycisk regulamin i przycisk zgłoś się. Ponieważ mam Państwu wszystko pokazać, teraz sobie kliknę ten, ten przycisk, żeby otworzyć prezentację, uruchomię to na pełnym ekranie i chyba teraz wszyscy już od tego momentu zrozumieli, dlaczegoż... Dlaczegoż to w taki sposób akurat, a nie inny mili państwo, wyświetlam? No chodzi tutaj generalnie o to, żebyście widzieli wszystko i dlatego moja twarz będzie obok, a nie jakoś, a nie jakoś na pierwszym planie. No i teraz, co ciekawego, co pory, co ciekawego, no wy nie widzicie Piotra Wróbleskiego ja... Właśnie, zobaczyłem. Wszyscy drżą i odliczają. W trakcie odpowiadam również na pytania, proszę Państwa. Pytanie od Pani Ani Baran. Czy dotyczy to tylko chemików, czy również nauczycieli innych przedmiotów, na przykład fizyka? Proszę jak najbardziej, Pani Aniu, no koniecznie, proszę, no przepraszam, nie jest Pani osobą anonimową, że się tak wyrażę. I to bez tego, że się tak wyrażę, Pani Aniu, no będzie nam przemiło gościć u Pani. Powiem Państwu, że przed nami spore wyzwanie, zaraz wytłumaczę, jak to będzie wybierane. I teraz tak, zaproś nas do swojej szkoły, przeprowadzimy darmowe, certyfikowane szkolenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Klikam dalej i już Państwu tłumaczę, jak to jest planowane. Slajd, który teraz Państwu wyświetliłem, właściwie mógłbym nawet na sekundkę powiększyć go na cały ekran, to jest coś, co działo się przez trzy ostatnie lata, czyli proszę Państwa jakby liczyć, no tak żeby nie skłamać, to troszkę ponad trzy, trzy lata, bo to był tak 19, 20, 21 i teraz jest już 22, czyli trzy, trzy lata z hakiem, tak sobie powiedzmy proszę Państwa. No i teraz co to było? No, była to mała skala z rozmachem, niewątpliwie. Państwo rozumiecie, że wtedy, między innymi, ruszyliśmy w całą Polskę. Pewną półpałzą było coś takiego jak pandemia, no bo państwo rozumiecie, że wszyscyśmy wtedy siedzieli w domach zamknięci przez pewien czas, przez pewną jednostkę, która nie trwała tydzień bynajmniej. Tak, jak mi się wydaje, no całe szczęście gdzieś w międzyczasie to trochę zelżało, i później ruszyliśmy dalej na świat. No ale póki na ten świat ruszyliśmy i gdzieś tam sobie wszędzie działaliśmy, to te spotkania były uch, duże. No i dobrze, proszę Państwa, a my też chcemy zobaczyć Wróbleskiego. Pani Gosiu, poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę, bo on po prostu przed chwilą sobie coś walnął na twarz. I no i to no, i to żeby tak było. No, ale jak Piotr dzisiaj? Cekiny czy Zdzisława? No, poczekajcie Państwo, no zobaczycie sobie w trakcie. Dalej. Czy mała wiejska szkoła też jest w kręgu zainteresowań wiejskich ludzi? Pani Nino, ale proszę tak nie mówić. Ja pani przypominam, że nadal ze wsi jestem i bardzo sobie wieś cenię, i u nas wszystko tak działa, żeby. Nawet młodzież i no dzieci, za dużo powiedziane, młodzież z terenów PGR-owskich, stać było na to, żeby nie tylko wielki świat tego dotknął. Także proszę nie, nie, nie stawiać siebie w jakichś, nie wiem, przestrzeniach, w jakimś dziwnym bycie, który by, by tutaj po prostu był nieprawdziwy. Tak, w środku jest Toruń. Pięknie pani Kamilka zauważyła nasze spotkanie inaugurujące. Pamięta pani, kiedy to było? No, Beatka Klink, poproszę o datę. Beatka ma zawsze. Zawsze w sercu. Czy przyroda również się łapie? Oczywiście, panie Grzegorzu, łapie się. Tak to było. I już mówię państwu punkt po punkcie. No z całego serca, panie Agnieszko, koniecznie proszę tam się zgłosić. Na podchalu nas jeszcze nie było, więc no spora szansa na to, że się miniemy. Proszę zobaczyć. Beatka Kling wspomaga nas datą 11 maja 2020, 2019 roku. 11 maja 2019 No to zobaczcie państwo, już ta, ta okrągła rocznica, już dosyć głęboka i nie jest zbyt okrągła. Chcemy to kontynuować, że przywozimy ze sobą te zestawy. Spójrzcie Państwo, które stoją na stołach, czyli takie. Ja to nazywam małe, przenośne kufereczki, skrzyneczki, kurwer, koszyczki, które proszę Państwa, pakujemy do tego, żeby pokazać, że naprawdę można wykonywać doświadczenia przyrodnicze. Uwaga, to się nazywa do spotkania mała skala z rozmachem. Czy to będzie tylko dla chemików? Nie, proszę Państwa, to będą szkolenia z techniki, eksperymentów małej skali, doświadczeń małej skali. Właśnie, proszę Państwa, w Waszej szkole, proszę zobaczyć, że w tych pięknych miejscach, które są na zdjęciach. To co tam króluje? No stoły. Raz jest na, na tej sali gimnastycznej, jak tu pokazuje Raz to jest w dużym pomieszczeniu klasopracowni. Raz to jest w wielkiej sali typu aula. Raz to jest, proszę Państwa, w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Bardzo serdecznie proszę zobaczyć, czy szkoła prywatna może się zgłosić. A dlaczego szkoła prywatna ma się nie zgłosić? Ja nie zapomnę u naszej wzorcowej, lublińskiej przyjaciółki Agnieszki Marcewicz-Kuba, którą uwielbiam miłością nieograniczoną, to właśnie było w szkole niepublicznej i wyszło, powiem Państwu, świetnie, bo jeżeli się nie mylę, w lewym górnym rogu jest właśnie od Agnieszki zdjęcie. Tu proszę zobaczyć, ja się na niej wspieram. Ja jej nie obejmuję, ja się wspieram jej energią, także na pewno, no nie? Pod tym względem. Lecę dalej, proszę Państwa. W dzisiejszym spotkaniu wytłumaczę Państwu w kilku punktach, jak zostać ambasadorem Chemii Mats. Dlaczego warto dołączyć do nas? Uwaga, jeszcze raz uprzedzam. Do zespołu przyrodniczego, nie tylko do chemii, ale do całego zespołu przyrodników maca, proszę Państwa. Jakie korzyści będą dla wszystkich? No bo jak wiadomo, współpraca niesie ze sobą to, że no nie jest tak, że tylko my sobie przyjedziemy, wykorzystamy tego, tylko co będzie pięknego dla Państwa, ale i również w jaki sposób się zgłosić. Proszę, żebyście Państwo to prześledzili, bo dla mnie szczególnie te slajdy są bardzo ważne, a dla naszego zespołu przyrodniczego już fenomenalnie. Proszę Państwa, określenie chemia mac. Niesie się stąd, że my bardzo dobrze znamy swoje miejsce w szeregu. Już Państwu tłumaczę, co mam na myśli. My jesteśmy zespołem autorskim chemii. Y -y. Matz. Czyli my tworzymy, proszę Państwa, podwaliny tego, co wokół chemii w szkole podstawowej się tworzy z logiem maca, i bardzo szanujemy swoje miejsce, nie udając, że jesteśmy fizykami, biologami i tak dalej. Jeśli nawet jesteśmy, to nadal w zespole chemii mac. Natomiast przypominam Państwu, że kultywujemy wspólnie projekt Przyrodnicy Razem, i to bardzo ważne, bo my znamy resztę zespołu autorskiego. Tutaj na zdjęciu, proszę Państwa, to jest też niebywałe zdjęcie, macie Państwo. Cztery czubki, to znaczy <noise> część zespołu autorskiego, ale to tylko małe członki, małe członki zespołu autorskiego. I nasza wspaniała redakcja chemiczna, proszę Państwa, najlepsza pod słońcem od lewej, pani redaktor Justyna Kubicka, dalej pani Katarzyna, Słuchenia, nasza szefowa marketingu, dalej stoję ja, czyli jeden z tych czubków, Dominika to nie czubek, tylko nasz mózg, dalej o nasza wspaniała e, Asieńka, no, przepraszam, pani redaktor Janna Plech i Pani Karolina, ach, mój Boże, teraz dwunazwisk, czyli macie Państwo okazję, żeby wejść sobie na Facebooka i zbadać, kogo ona tam wzięła pod pachę. Kordos, stare nazwisko, ale nowego się jeszcze dobrze nie, nie nauczyłem, pustucha. Tak mi się wydaje. Proszę mnie, proszę mnie poprawić, bo to bardzo świeży temat. Natomiast, dlaczego powiedziałem, że jesteśmy tylko małymi członkami? Proszę Państwa, proszę wszystkich, żeby się trzymali, co będzie na następnym slajdzie. No bo oczywiście, jeżeli powiedzieliśmy sobie, że robimy to razem, to mam tę przyjemność, proszę Państwa, wydaje mi się, że nie przedzbaniłem i przedstawić Wam na jednym slajdzie dosłownie wszystkie twarze. Tylko Agnieszka Grzelakowska, doktor, i Grażyna Pasa dwiatroska ukryte są pod logotypami. Ja myślę, że ani Centrum Chemii w Małej Skali, ani Mac się nie obrażą, jak na chwilę usunąłem teraz te loga. Proszę Państwa, to ludzie, którzy poświęcili często to, co najcenniejsze swoją wiedzę i swój czas prywatny na to, żeby dzielić się z nami wszystkimi. Tym, co mają najlepsze, czyli swoim doświadczeniem. Bardzo nisko kłaniam się w stronę tych wszystkich osób, niekoniecznie w stronę siebie, bo też tam gdzieś jest moja twarz, ale proszę Państwa, to pustuła. Dziękuję, dziękuję Pani Redaktor, koordynator. Proszę Państwa, Pani Kordos, pustuła, pustuła. To proszę zobaczyć, sobie wygooglować tego pustułę, który, który miał tę przyjemność. Natomiast no to są ludzie, proszę Państwa, dla których warto konie kraść i z którymi warto konie kraść. I ty. No i teraz co jeszcze? Państwo wiecie, że staramy się, ja brodę opieram na różowince, muszę nawet powiedzieć, Beatko, że wychodzisz jak, jak w tym żarcie takim, słyszeliście państwo, no nie? W kościele się akcja dzieje i jest tak, o Kowalski, ksiądz mówi do Kowalskiego, Kowalski, ja to ciebie nie kojarzę, żebyś należał do tej parafii. Ano, bo ja stoję, stoję za filarem. No to Dzisiaj mamy Beatę, filar myślnik Klink, proszę państwa. No ale oczywiście wszyscy tu nie ma równego i równiejszego. Wszyscy równym frontem stoimy razem, razem z Magentą. I chyba udało mi się wszystkich wkleić. Jeżeli kogoś pominąłem, proszę państwa, proszę mi wybaczyć. I ty, dlaczego ty? No bo dzięki Tobie, drogi nauczycielu, dzięki Państwu, myśmy uniknęli i wielu błędów, i wielu gaf, i wielu e, niedociągnięć, i dzięki Wam pojawiło się wiele adaptacji. Które mówią, że to jest stale zmieniająca się pozycja. Proszę Państwa, ja na moment będę kolejne niespodzianki uchylał, ale czekam na to, aż piękną grafikę mi Piotr Wróblewski stworzy, bo mam dla Państwa prawdziwe petardy. No dobrze. To w takim razie, jak to będzie? Było przed chwilą pytanie o podchale. Tak jest. Było, proszę Państwa, ale głupio wyszło to logo: mała skala ze spornym. Proszę bardzo, ma być mała skala z rozmachem, a wyszła mała skala ze spornym. Ale no dobrze. Mam, mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, że to jest nadal mała skala z rozmachem czyli bezpieczniejsza co do wykonania technika przeprowadzania doświadczeń szkolnych nawet w przeciętnie bądź w ogóle niewyposażonej pracowni przyrodniczej. I teraz przed chwilą było to pod hale. no słyszę Barba, Panią Barbary teraz, że ustrzyki dolne, no z wielką przyjemnością. Proszę Państwa, ten wybór to będzie naprawdę dominanda i największy problem z gryzota marketingu, czyli Kasi Sucheni. Naszego zespołu i zespołu, konsultantów, specjalistów i dyrektorów, żeby rozłożyć to na wszystkie regiony, także wydarzenie przed nami. Natomiast planujemy, proszę Państwa, jak ta pajęcza sieć tutaj, taka symboliczna na mapie Polski, konturowej, która właściwie tylko granicę dobrze prezentuje, żeby ten toruń, który jest w sercu Polski mógł przyjechać do i odwiedzić cały, cały kraj. Proszę Państwa, i teraz, jakie są zasady, i jaka jest metodyka tego wszystkiego już? Pokrótce wyjaśniam. Zacznijmy od tak zwanego timeline. Timeline, czyli linii czasu, na której będzie się wszystko pięknie rozpisywało. Proszę, żebyście Państwo z łaski swojej zwrócili pierwej uwagę na to, co dzieje się w lewym górnym rogu. Dla ułatwienia osób takich jak ja, prawy, lewy, górny, boczny, to przypominam Państwu kolorystycznie, chodzi mi o to magentowe tło. Do 15 stycznia 2023 roku przyjmujemy zgłoszenia. Czyli spokojnie, po tym spotkaniu nie musicie Państwo już tam klikać tego, żeby się szybko zapisać. Polećcie do koleżanki od przedmiotu obok, z którym się dobrze dogadujecie. Pogadajcie Państwo z dyrekcją swojej szkoły, a jeżeli potrzeba z wujtem, ze swoim ośrodkiem metodycznym. Zastanówcie się razem, bo przecież ambasadorem możecie być, a może to być w ośrodku metodycznym. Zastanówcie się Państwo razem, czy to jest na pewno ten dobry pomysł. Ja jestem przekonany, że po takiej rozmowie Państwo wzajemnie się naładujecie, bo to skorzystać z takiej szansy, to mamy nadzieję, że taka sama przyjemność dla Państwa, jak dla nas odwiedzić Was. Natomiast przy okazji, jak już będziemy związani kontraktem doświadczalnym od lutego do praktycznie końca maja, no to, że zrobimy to tak fajnie wspólnie. Czyli uwaga do 15 stycznia, proszę Państwa, ja będę Wam przypominał, gdzie na Facebooku Centrum Chemii, na Facebooku Przyrodnicy Razem, czyli naszym przyrodniczym macowym Facebooku oraz w grupie Nauczyciele Chemii. Nie planuję tutaj rozszerzać tego o inne grupy przedmiotowe, bo grupie Nauczyciele Chemii obiecaliśmy pierwszeństwo i proszę Państwa, słów dotrzymujemy, a nie wycofujemy się z zespołu. Natomiast najpóźniej do 1 lutego, czyli jak już ta lista 15 stycznia pod koniec 15 stycznia się zamknie, to najpóźniej 1 lutego roku pańskiego 2023 ogłosimy Państwu listę ambasadorów z wielką pompą, oczywiście z fanfarami tutaj i z oficjalnym ogłoszeniem, myślę, że Wróblewski zrobi sobie oko, twarz i wszystko będzie to naprawdę na poważnie. Wskażemy Państwu miejscowości, czyli to, gdzie, jakie punkty na mapie Polski zostały zaznaczone, które odwiedzimy. Szczegóły organizacyjne będzie ustalał z Państwem przedstawiciel MAC, czyli tutaj nasz marketing, nasi dyrektorzy, nasi konsultanci, bądź nasi specjaliści odezwą się do Państwa, żeby dogadać wszystko punkt po punkcie. Natomiast uwaga, ta lista będzie najpóźniej 1 lutego i teraz moment na prywatę podzielę się z Państwem. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, Państwo, jakie to będzie spore wyzwanie, jeżeli się 30 osób zgłosi z hipotetycznej Warszawy, albo nagle okaże się, że proszę Państwa, w łomiankach jest 50 osób więcej chętnych niż w legionowie. I trzeba będzie wybrać tę jedną. Słuchajcie, my mamy talent. Mamy talent do tego, żeby w pewnym miejscu wybrać kilku ambasadorów danej miejscowości, na przykład. Więc Państwo nie blokujcie się. A nikt tak nie potrafi współpracować jak przyrodnicy. Naprawdę. Rodzą się, proszę Państwa, pytania świetne, to od razu odpowiem. Czy można zaprosić nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół, którzy korzystają z innych wydawnictw? Ja uczę chemii i przyrody z Mac. Oczywiście, proszę Pani, tu się w ogóle nie ograniczamy, że zapraszamy tylko nauczycieli uczących z Maca. Proszę Państwa, my zapraszamy wszystkich nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Dlaczego, proszę Państwa? Bo my nie walimy ściemy, jak to mówią w telewizji, nikt nas tu nie wali w gruchę, żeby nagle... Okazało się, że inni to są niepełnosprawni umysłowo. Proszę Państwa, my samoistnie, poprzez wspólne trzymanie się i podgrzewanie atmosfery, jesteśmy przekonani, że Państwo wybierzecie nasze serie przyrodnicze, tu z, z moją szczególną dozą położenia nacisku na chemię mac, ponieważ my to robimy razem z sercem, proszę państwa i razem z państwem zmieniając się cały czas, dlatego mam nadzieję, że nawet największych niedowiarków przytulimy. Także jak najbardziej, tak. I uwaga, proszę państwa, jeszcze raz podkreślam, spotkania warsztatowe w całej Polsce odbywać się będą od drugiej połowy lutego aż prawie do samego końca maja 2023 roku. Ja tak uży, użyłem enigmatycznie stwierdzenia prawie do samego końca bo powiem Państwu szczerze, że z Piotrem i z Dominiką mieliśmy tutaj szczery problem jakby wyzwanie, żeby wybrać odpowiednią datę kończącą, bo to zawsze największy, największy problem, no nie? Pan Grzegorz Drużba zadał tutaj pytanie, czyli ktoś, kto nie uczy zmaca, może się zgłosić? Tak, tak. Natomiast Panie Grzegorzu, ja Panu odpowiem z punktu widzenia takiego wyjątkowego, każdy nauczyciel może brać udział w tych szkoleniach, proszę Państwa. Każdy nauczyciel zainteresowany tematem, no nie wiem, no może, może babki od religii, chociaż właściwie powiem Państwu tak, no mówi się doświadczaj Chrystusa, no to tak samo. To samo można doświadczać empirycznie doświadczeń poprzez wykonywanie doświadczeń przyrodniczych. No więc ja nie widzę tutaj żadnego naprawdę wypunktowania tak jak najbardziej. No. Ja też uczę z sercem z MA dentysty, a co więcej, kupiłam szpilki w tym samym kolorze na wejście. <laughs> znaczy, nie ma przypadków. Natomiast pamiętajcie Państwo, że oczywiście ma to swoją logikę, że naszym celem również, prócz kultywacji doświadczeń, jest to, żebyśmy się jednoczyli i razem byli w naszym zespole przyrodników i wybierali serię mat do nauczania w swojej szkole podstawowej. Powiem Państwu tylko i wyłącznie dlaczego, bo za pewien czas, żebyśmy nie byli zdziwieni, że dla biedawnictwa nie ma to sensu, które łożyłożyło by po prostu na wszystko. Także to tak tylko mówię państwu, ale no to jest oczywista oczywistość. Czyli widzimy wszystkich, wszystkich, nie tylko nauczycieli macowych. I teraz proszę państwa tak. Kilka punktów czego oczekujemy od organizatora szkoły ambasadora i warunek odbycia się darmowych warsztatów małej skali z mac i nami Centrum Chemii w małej skali już państwa wprowadzam pragnęlibyśmy Państwa poprosić, czyli właściwie prosimy Państwa o to, żeby nieodpłatnie udostępnić nam w godzinach popołudniowych salę lekcyjną. Nie wiem, no może będzie 16, 17, może 15, w zależności od warunków, co tam będzie pod tym punktem. I żeby ta sala liczyła tak około minimum 30 osób, czyli żeby pojemność jej była po dostawieniu krzeseł, pchnięciu możliwa na 30 osób. Przewidujemy, że łącznie taki czas trwania szkolenia to ładnie tu zaznaczone, to maksimum do około y, dwóch godzin. Y, to bardzo ważne, że w spotkaniach stacjonarnych proszę Państwa, no nie jest mi tak dużo, y, nie jest mi tak łatwo przeciągać jak tutaj online, bo Państwo mi po prostu w web tu nie walniecie. No, natomiast podczas no właśnie takich wydarzeń stacjonarnych musimy powiedzieć jednoznacznie, że to będzie nie dłuższe niż dwie godziny. Y, od ambasadora, od tego miejsca oczekujemy również, że razem Państwo nam pomożecie dotrzeć do tych, do których my nie możemy dotrzeć. Rozumiecie Państwo, bo my tutaj mamy swoją wspólną tubę dyskusyjną, która się nazywa transmisję na żywo, czat, jesteśmy cały czas ze sobą, z całego serca Śląsk Cieszyński, znowu y, tule, jak ma być. Pani Asia Hasal, o proszę bardzo, Zgłogowa, moja, moja ulubienica, pierwszej całą pani wicedyrektor, czyli co też mogą być takie szkolenia. Tak, pani Asiu, ja na przykład nie wyobrażam sobie, może się mylę, może pani, y, może pani Wójcie Kania nie będzie zainteresowana, ale świetnie nam to wyszło w Jarosławiu, w Jarosławiu, proszę państwa, nie podal przemyśla za Rzeszowem w liceum ogólnokształcącym w Jarosławiu, które ubóstwia mi mocno, mocno, mocno wierzę w to, że, że, że się znowu spotkamy. Pani Madzia Gawron nie może znaleźć linka, pod którym się można zgłosić. Pani Madziu, wystarczy, że Pani wyłączy transmisję z pełnego ekranu i Pani zobaczy, że w treści tego postu, który wstawiłem jest ten link, dobra? Poproszę, żeby Pani przeczytała, czy ten, poproszę, żeby Pani przeczytała, czy poproszę, żeby Pani mi napisała, czy znalazła ten link. Chemia w szkole .pl łamane przez Mac, prawda? Dubiecko, no oczywiście, że tak, u pani Ania Grzegorza, ku której zawsze ubóstwiam. Pani Ania, to jest w ogóle, gdyby pani Ani nie była w Dubiecku, to uwierzcie mi państwa że pół Polski wypadło, naprawdę, no nie? Byłam na szkoleniu w drugim ELO w Lesznie, tak, także odpowiedzi tu są same sobie, nie, słów, nie rzucam słów na wiatr. Ania Moskwa, super pytanie. Łukasz, ta pula nauczycieli musi być z jednej szkoły? Nie, Aniu, chodzi o to, żeby się do ciebie do szkoły zjechali, rozumiesz? Czyli jak na przykład dajmy na to, rzucę hasłem Rzeszu, tak? Chcielibyśmy, żebyś do Rzeszowa ściągnęła nam ludzi, pam, bam, barabam, bam, bam, ze wszystkich okolic. Rozumiesz, kochani, o co chodzi? Czyli, żeby w tej sali 30-osobowej, tak jak na tych zdjęciach, upchnąć 500. A co najśmieszniejsze, słuchajcie, Łani Władkowskiej, Ania Zleszna, przed pandemią, tak. Łani Władkowskiej, słuchajcie, odbyło się spotkanie właśnie bo Ania jest naszym, z naszym skasią, ambasadorkami Hemi Mac. I w ośrodku metodycznym, tym pięknym, le leśnieńskim. No i proszę zobaczyć, szanowni, kochani państwo, co ciekawego się tam wydarzyło. No, my byliśmy tam dzień przed zamknięciem całej Polski. Tak? No, także, tak, nie, nie zapomnę tej chwili to jest świetny sygnał, banie jest zawsze na wszystko otwarta. Warunek odbycia takiego szkolenia to to, żeby udało nam się razem zebrać 20 chętnych. Proszę państwa, ja wam powiem z doświadczenia. Że wspólną pracą narody się bogacą. I te 20 osób to ostatnio nie było praktycznie żadne wyzwanie. No także, także naprawdę, 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 naprawdę dajemy radę. W gminie nie zbiorę 20 nauczycieli, czyli odpadamy. Nie, pani Nino, ale proszę tak nie mówić. Pani się nie ogranicza tylko do swojej gminy. Ja już coś pani podpowiem. Proszę pamiętać. Ten nabór organizujecie Państwo we współpracy z nami. Centrum Chemii w Małej Skali ma pewną siłę przekazu do osób, które nas znają, bądź tych, które nas cenią. Uwaga, wydawnictwo Mac ma swoją siłę przekazu, rękoma, konsultantów, marketingu wszystkiego, co ma być i Pani ma tak zwaną siłę dotarcia do osób, do których my jakoś nie możemy, więc my wspólną siłą jesteśmy w stanie naprawdę taką liczbę uzbierać. Więc proszę Państwa, naprawdę jedyne, czego nie znoszę, to to, że Państwo wątpicie w swoje możliwości. Ja to może jestem głupi, coraz starszy, ale Pani Nino nie jest Pani osobą anonimową, tak bym powiedział. Dobra? Czyli tego się trzymajmy w takim razie. Plus papuga. No papuga to jest bohater, bohaterka obowiązkowa i ja myślę, że zdjęcia z papugą wygrałyby tutaj z darmową publikacją od Maca. No bo obejrzyjcie sobie państwo, a nie Moskwa ma śliczną tą papugę. I kolejny proszę państwa slajd wyświetlam, co w zamian otrzymuje szkoła. Primo Baleron, no to szkoła staje się miejscem, które jest ambasadorem techniki małej skali proszę państwa, czyli doświadczeń. I uwaga, i uwaga, i uwaga. Darmowe, praktyczne szkolenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z doświadczeń w technice małej skali. Uwaga, podkreślę to jeszcze raz głośno. To jest szkolenie, w którym my interdyscyplinarnie wybieramy doświadczenia. Ci z Państwa, którzy byli na poprzednim serii, która się nazywała e, e, Minilab, ta seria teraz, uwaga, na chwilę moja głowa przeskoczy na bok, nazywa się Mała Skala z Rozmachem 2.0. Państwo, Państwo widzicie 2.0, czyli mamy podejście drugie. Mała Skala z Rozmachem, no to Właśnie w ten sposób kultywujemy sobie to podejście. O, wpadłabym na odwiedziny, no bardzo mi się podoba. Albo proszę, Pani Ania Malak w Wągrowcu. No w Wągrowcu to obowiązkowo ten wągrowiec do nas to co miesiąc przyjeżdża z różnych szkół, więc no bardzo nam miło będzie. Pod tym hasłem. Następna sprawa, proszę Państwa, spotkanie i możliwość współpracy z zespołem Centrum Chemii w Małej Skali i grupą autorów przyrodniczych Mac. Przepraszam, tu mi się chyba Enter zrobił, dlatego jest ten punktor jeszcze raz. Państwo zauważcie, wyraźnie podkreślę. Błędnie, tu, błędnie ten punktor zrobiłem, prawda? No, gmina na zadupiu, to może być trudniej. Pani, no to Pani się odezwie do swojego konsultanta mac.pl przez kontakt, pogadać, to jest dobry pomysł, dobra? To są ludzie, którzy ładują bardzo dobrą energią, więc poproszę, żebyście Państwo spojrzeli również, pod tym hasłem. I ostatnie również ważne dla, no nie wiem, dla dyrekcji, dla nas wszystkich i dla papierologii, która w szkole jest równie istotna, to tak zwany certyfikat podziękowania Szkoła, Ambasador Chemii, Mac i Techniki Małej Skali. Co dały te poprzednie spotkania, proszę Państwa, bardzo dużo one dały, a mianowicie, mili Państwo, my po prostu ucieśniliśmy swoją znajomość. Nie ma drugiej takiej grupy w internecie. Jak grupa nauczycieli chemii pod auspicjami Centrum Chemii, przy wsparciu chemii MAC. Nie ma drugiej takiej przestrzeni, która uwaga, jedno co ma najwa najważniejsze, nikt nie traktuje nikogo z góry. To jest najpiękniejsze, i naprawdę szczerze w to wierzę, o czym gadam, proszę Państwa, bo nie było tygodnia, w którym nie byłoby transmisji na żywo w ciągu tego roku szkolnego. A to się robi z serca, a nie za pieniądze. Co otrzymuje ambasador? Stałą linię kontaktu z autorami i grupą MAC w ramach grupy online. Państwo wiecie, że jeżeli macie jakiś dobry pomysł. To stajecie się u nas prelegentami na letnim, zimowym kursie, stajecie się państwo u nas współautorami przedmiotów metodycznych, czyli poradnika, obudowy, dodatkowego generatora, zasobów dodatkowych, które powstają. A jeżeli macie państwo nawet w waszej głowie najbardziej odważny, choć teoretycznie najgłupszy pomysł, to nigdy tak nie powiemy, bo pomysły odważne są po to, żeby uwaga, co robić i teraz na chwilę włączę się na pełen ekran. Żeby powiedzieć sobie, proszę państwa, że niektóre zasady dydaktyki ogólnej i dydaktyki chemii, trzeba powiedzieć to z pełnym sercem, z lat 50., 60., 70., po prostu się nie sprawdzają teraz w polskiej szkole. I czas na to, żeby niektóre rzeczy wywalać do góry nogami, właśnie taką małą skalą, ale z wielkim efektem. No to tak tylko sobie dopowiedziałem, mądre zdanie, proszę państwa. Ja lecę dalej. Informacje o kolejnych spotkaniach organizowanych przez grupę MAC. To bardzo ważne, bo Państwo doskonale wiecie, że są jeszcze fora ogólnopolskie stacjonarne, online, szkoły letnie, szkoły zimowe, spotkania z eksperymentami mówię to w cudzysłów oczywiście słowo eksperyment czy dzielenie się swoimi pomysłami interdyscyplinarnie. Uwaga, od stycznia rusza kolejny wielki projekt ale o nim powiem dopiero w styczniu, bo w grudniu mamy jeszcze dla Państwa niespodziankę wielką pod tym względem. No nie, no, no także to konieczne. Co jest fajne w tym ambasadorowaniu, proszę Państwa, że tu się mogą odmienić role i ja sobie to bardzo cenię w tym, co gadam, że my odwiedzamy wszystkie polskie szkoły. Na co dzień jesteśmy albo w centrum hemi Skali, gdzie gościmy państwa z całej Polski i widzimy, jacy są uczniowie, a nie tylko przez perspektywy jednej klasy, tak? Natomiast druga sprawa, proszę państwa, co jest mega, mega ważne, to teraz możemy zamienić się rolami. To my będziemy gośćmi u was. I kto wie, jeśli czas pozwoli, ale to mówię naprawdę po cichu, to jeszcze się dogadamy, że rano przelecimy doświadczenia z Państwa uczniami i będzie to po prostu piękny dzień. Ale to tak tylko dopowiadam, bo wiadomo, że możliwości ludzkie są ograniczone. I uwaga, proszę Państwa, dwa bardzo ważne adresy. Pierwszy z nich to bit.ly, łamane przez ambasador Mac. Na nim się zapisujemy, jeśli ktoś chce się zgłosić. A drugie, proszę Państwa, to bit.ly, łamane przez regulamin Mac. To drugi adres, pod którym jest zapisane to w formie regulaminu, żebyście Państwo mieli od serca. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania ekstra, to uwaga, pani Kamila napisała najważniejsze zdanie po prostu dziesięciolecia. Pani Kamilo, kocham panią za to. Proszę zobaczcie Państwo, co pani Kamilka napisała, bardzo mądrego zresztą. Napisała: Warto spróbować. Proszę Państwa, ten, kto nie próbuje, wiecie państwo, co zyskuje? Tylko jedno: nieomylność, a tylko się nie myli. Ten. To nie próbuje. To jest jedyna, jedyna prawda taka życiowa pod każdym względem. Beatko, coś tam. Ja już wiem. Jesteście wysłannikami Świętego Mikołaja. Tyle niespodzianek i prezentów. Hura, Beata. Stop. To jeszcze nie wszystkie prezenty. Także mówiłem ci. Wiesz, wiesz. No nie. Pamiętaj, że, że nie wszyscy są katolikami. część z nas jest niewierząca, część z nas jest prawosławna i tak dalej i tak dalej. W różnych terminach są święta, więc jeszcze część rzeczy będzie e, e, tak. Będzie działało dalej. O i uwaga, jest moja Kasieńka kochana. Zgłoszenie wysłane. Super, Kasiu. No, Kasia ma ułatwioną pozycję, bo Kasia jest tak. Kasia jest odźwierną, nauczycielką wielu przedmiotów, dyrektorem i jeszcze Jezus, Zoltana Balo. Zapamiętuję to o szczególnie nad Balo. Tak już w ogóle. Zapraszam do Jawożna, o tak. Dzień dobry, dopiero dołączam. Nic się nie dzieje złego, pani Aneto, bo my płyniemy do brzegów dobrym tego względem. No, proszę bardzo, teraz tylko, żeby pod choinką w prezencie była pozytywna odpowiedź. Powiem tak, pani Sabino, ona już będzie pod tą choinką w okolicach lutego, no nie? No więc pani trochę tą choinkę przetrzyma. Wstawi ją pani na balkon, dobra? Albo, albo do ogródka swojego, żeby ona dotrzymała do tego końca, końca stycznia, no nie? Jak najpóźniej 1 lutego ogłosimy. Jeżeli macie państwo jakieś dodatkowe pytania, bo chcielibyście się wygadać, zapraszam do kontaktu na Facebook z nami, to tu adres Państwo mój znacie, Łukasz Sporny, nazywam się czy Centrum Chemii w Majskali, również reprezentuję czy przyrodników MACA reprezentuje czy przyrodnicy razem, czy jestem w grupie nauczyciele chemii, natomiast gdybyście Państwo chcieli pogadać jak człowiek z człowiekiem 793597492 to numer telefonu do mnie, impulsy normalnie liczone według Waszego operatora, albo napiszcie do nas maila na macmałpachemiawszkole.pl Natomiast dla osób, które uwielbiają jak pokazuję, jak się klika, ktoś mi ostatnio zarzucił, że chyba ja tak trudno Rzeczy robię, że muszę nauczycielom pokazywać, jak się klika. Ja po prostu uważam, że yy, najważniejsze to spróbować i zrozumieć samemu, co się mówi do ludzi. To jeszcze raz Państwu przypominam, jestem teraz na tej stronie chemiawyszkole.pl, łamane przez Mac. Po czym poznam, że jestem na tej stronie, mieli Państwo, zobaczcie Państwo, że na górze jest napis: chemia Mac, petarda bez P". dalej są nasze twarze z Kasią, Suchenią, ojejku, z Anią, z Dominiką, z Adamem. Piotrusiem, Dawidem Łasińskim i niżej, ja kłócam, no tak staram się, wiecie Państwo, no nie, no jednak każdy intelektem stanął, jaki mu wzrost, no nie, no to ja, ja kucam, bo za wysokiego, wysokiego talentu nie mam, Na, specjalnie, o, pa, Pani Karolina mnie ro, rozczula, zawsze mój kochany Włocławek, sztuczną choinkę ubierzemy, żeby świętować tę chwilę, dobra, no nie, no pewnie. Proszę Państwa, czy możemy być również pracownikiem ośrodka metodycznego? Oczywiście, że tak. Państwo wykorzystajcie również to, że będzie Ośrodek metodyczny, takim punktem centralnym, który będzie w stanie nas scalić. No i teraz zobaczcie, gdzie dalej. Tu jest to nagranie, tak ono się zamieni na już po prostu nagranie. Dalej złożę się ambasadorem Hemimats. i tutaj to, co jest tutaj, proszę Państwa, to nie jest tylko taka grafika. Zobaczcie, to jest prezentacja. Jak sobie tu kliknę, to to się zmienia. Rozumiecie Państwo, o co mi chodzi, tak? Śmiało możecie Państwo to obejrzeć. A jeżeli ktoś się pogubi, co jest prezentacją, to jest ta, którą ja tu prezentowałem. Jeżeli ktoś się pogubi o co mi chodzi, to tu niżej jest napisane. Powyższa prezentacja jest interaktywna, można ją kliknąć, żeby się rypnęła na całym ekranie. I teraz uwaga, otworzę sobie regulamin w nowym oknie i otworzę sobie wo, wo, wo to teraz kliknę. I otworzę sobie przycisk, zgłoś się. I zobaczcie Państwo, że dokładnie to, co to, co Państwu prezentowałem przed chwilą, to jest rozpisane tutaj w regulaminie. Macie Państwo w postaci pliku PDF. Mogę Państwu odpowiedzieć, dlaczego daliśmy w postaci pliku PDF, żebyście Państwo sobie to, wy, sobie to wydrukowali i zanieśli do dyrekcji, prawda? Zadali pytanie, bo przecież nie będziecie przed nią laptopa rozstawiali i pokazywali punkt po punkcie, jakie są warunki tej naszej współpracy, tylko to jest po to, żeby pokazać, że tu chodzi o szkolenia i o budowanie wzajemnej sieci współpracy nauczycieli, żeby ona się rozrastała, szczególnie o tych nauczycieli, którzy z jakiegoś. Powodu nie mogli do nas dotrzeć, a chcieli, prawda? Dokładnie jest napisane to, co mówiłem wcześniej, prawda? I tu jest jeszcze zaznaczone, że przyjmujemy do 15 stycznia listę ambasadorów i miejscowości opublikujemy najpóźniej 1 lutego 23 roku. To to jest regulamin, kochani moi boscy, a formularz zapisów to Państwo już bardzo dobrze znacie. Tu się wpisuje swojego maila. Swoje imię i nazwisko, numer telefonu do nauczyciela. Proszę nie podawać do szkoły, tylko do siebie. Już Państwo tłumaczę, dlaczego sekretariat bardzo często jest obarczony milionem obowiązków. Nie dołączajcie ich Państwo jeszcze do tego. Dalej, nauczane przedmioty. Czyli to jest odpowiedź na pytanie Pana Grzegorza, kochanego, który zadał pytanie, czy trzeba uczyć chemii. No, jak widać, można uczyć innego przedmiotu przyrodniczego. Na drugim kroku, proszę Państwa, są <laughs> namiary, nazwa szkoły, adres, etc., a na trzecim jest akceptacja RODO. I klikając dalej, dalej i wyślij, to wszystko nas przesyła do formularza. Który, który, który pięknie uzupełnia się pod tym hasłem. Proszę Państwa, jeżeli macie, kochani, jakieś pytania, pięknie, ale to z całego serca, poproszę, żebyście Państwo je zadali, bo ja jestem od tego, żeby spełniać Państwa marzenia. To jest mój, mój cel, jakby mój udział w Chemii Mac i w Chemii w Małej Skali, Centrum Chemii w Małej Skali pod tym względem. Beatka jest pięknie napisała, jutro lecę do dyrekcji, a później pozostanie się modlić. O, no, modlitwa to rzecz bardzo ważna, a za Panie Państwo zadacie pytanie chemia w szkole.pl przez Mac, wkleję ten adres tej, tej strony, żeby również był i podczepię sobie cyk na samą górę tego komentarza. Natomiast z ciekawości powiem Państwu, to jest bardzo duże wyzwanie, żeby wybrać później odpowiednie punkty. Uwaga, ja Państwu powiem, czym na pewno Mac się będzie kierował. Mac będzie kierował się tym, żeby każdy rejon... Miał równą liczbę spotkań. Rozumiecie Państwo, jak na przykład Sonia Pawlicka odpowiada za rejon taki, w którym wliczony jest i Szczecin, i Koszalin, i Piła, i Gorzów Wielkopolski, to w tych rejonach musi być równa liczba spotkań. Jak dlatego Dyrektora tego regionu, który ma na przykład pod sobą Warszawę i okolice, prawda? No więc to będzie pierwsze wyzwanie, żeby było porówno, bo zasada wszędzie dotrzeć, no to Państwo rozumiecie, że nie trzy razy w Warszawie, bo to po prostu byłoby bez sensu. Już lepiej za jednym zamachem zrobić trzy razy warsztaty, bo nas jest więcej niż jeden żywy, który teraz do Państwa gada. Są też piękni i mądrzy, prawda? No to no nie tylko żywy, to jest moja cecha najważniejsza, ale Piękna dominika i mądra oraz piękny i mądry Piotr. No nie no, to tu możemy to bardziej rozszerzyć. W tym roku fajnie by było zrobić jeszcze jedną niespodziankę, że bardzo mi, proszę Państwa, pod Pachę, zaprosimy naszych współautorów, tych wszystkich różnych publikacji i elementów, które są w przedmiotach przyrodniczych Mac, nie tylko w chemii. Do tego, proszę Państwa, żeby pokazali się, żeby cała Polska mo mogła ich poznać. Jak piękne rzeczy robią, żeby podzielili się tymi swoimi cudotwórstwami, tymi swoimi. Pozytywnymi wypocinami, i wszystkim, co ma być. Teraz dalej odpowiadam Państwu dalej na serię pytań. Pani Monika, przepraszam, jeżeli jakieś pytanie pominąłem, ale one się szybko zmieniają. Czy szkoła baletowa ma szansę? Pani Monisiu, a co jest gorszego w szkole baletowej? Ja nie zapomnę, jak byliśmy u Kubusia Sypniewskiego. no miłość mojego życia z Poznania, on pracuje w szkole, która jest w ogóle teatrem. To jest eksperyment, proszę Państwa, wychowawczo dydaktyczny. W szkole, jak to się nazywa i. Ułera, u, u, dobrze mówię, poczekajcie, żebym teraz, żebym teraz. E, e, nie pomylił tej, tego nazywnictwa. Łajery, przepraszam, proszę państwa, no pani sobie zobaczy, Republika Łajerska. Oni tam to mają taki stan intelektualny, jak u nas w centrum chemii w Majskali. Republika Łajerska, szkoła podstawowa. Łajery y proszę Państwa 83 w Poznaniu to bardzo bardzo dziwna szkoła, a proszę bardzo fajna bardzo fajna, to też podkreślmy no i Kuba wiadomo też bardzo fajne. Posz poszło zgłoszenie, a dyrekcja już zorientowana i wyraziła zgodę no proszę Pani Kamilo, uwielbiam to te koty obowiązkowo proszę teraz dalej było tak, może być LO no oczywiście, że tak Pani Elżbieta. jeszcze raz powtarzam, drugie liceum ogólnokształcące w Lesznie było w świetne miejsce gdzie Ania i Kasia są ambasadorkami i one Prędzej ja umrę niż one przestaną być, bo tak się uwielbiamy. Bo jest to w ogóle świetne miejsce. I tak samo u pani Ani Wójcik w Jarosławiu. No, Złota Szkoła, Licea 2, tak. Ten plik jest dostępny. Aniu, kochani, jaki plik? Poproszę cię, podpowiedz mi jaki plik, bo nic w ogóle nie. Uwielbiam cię, ale nie rozumiem zupełnie jaki plik pod tym względem. Tak. My chętnie zaprosimy wszystkich do nas. Mamy miejsce dla wszystkich ambasadorów Macy. I to jest propozycja. Kasia, ja się boję, że się w cies odezwie. Wiesz, tak ci mówię szczerze, boję się, że się w cies odezwie. I z Warszawą to jest jeden olbrzymi problem, że ja właściwie nie znam ludzi w Warszawie, których bym nie lubił, i to jest, to jest moja taka podstawowa Zasada. Bardzo nabrałam chęci, w organizować to spotkanie w mojej szkole. Życzę wszystkim zdrowych, pogodnych, świątecznych dni, wspaniałych pomysłów w nowym roku. To bardzo ważne, to bardzo ważne. Proszę na spokojnie przespać się z, te, z tą informacją, proszę Państwa, to mega ważna sprawa. O drugie liceum ogólnokształcące Olsztyn się kłania. No pani Ewo, to wie Pani, jakie jaja by wyszły? My Chyba pierwszy raz bylibyśmy u Pani nie w weekend, prawda? Dobrze mi się wydaje, że jak zawsze byliśmy w dwójce, to zawsze były to spotkania weekendowe. Sobotnie albo niedzielnie, a tutaj pierwszy raz mówię o sobie, tak? O sobie, nie mówię o Krystianie, o no, Asi, o tam, o innych, tylko mówię o sobie, że, że chyba pierwszy raz by, byłbym w tygodniu roboczym. No to też wyzwanie. I później, co, jaka jest nasza rola autorów? Proszę Państwa, no my będziemy oczywiście pretendowali do tego, żeby, żeby zasugerować Macowi, kto mógłby być. Natomiast Państwo pamiętajcie, że ta decyzja zapadnie. Wspólną konsultacją, i to będzie najcięższy moment, najcięższy moment, taki, żeby po prostu wybrać, tak, żeby ta pajęcza sieć naprawdę całą Polskę opiewała. Pani Ewunia, ja no nie skłamałem. Przy, przy okazji, pani Ewo, największe serdeczności w Pani stronę wysyłam. Wydaje mi się, że to jest chyba pierwszy rok szkolny, w którym jeszcze się nie widzieliśmy, ale cały czas jesteśmy tutaj. No nie, Połączymy siły z wciec. wciec. A, Aga, Aga, Kasia, wy to jesteście takie babki fenomenalne, że wy jesteście nawet gotowe siłą myśli popsuć rurę ogrzewania we wciesie. Jest Anetka Kapusta. Aneta, w końcu naprawili to ogrzewanie. Macie ciepło we wciesie, bo tam rura walnęła, proszę Państwa, na, całym, na całej starej nie było ogrzewania i to przez kilka... Kilkanaście albo już kilkadziesiąt dni to już w ogóle. Także, proszę Państwa, przypominam wszystkim chemiawszkole.pl przez MAC, tak, pod tym adresem Państwo sobie znajdziecie wszystkie, wszystkie namiary, które, które byłyby potrzebne do tego zgłoszenia się. Powiem tak, w zeszłym, w zeszłym podejściu, czyli w poprzednim rozdaniu, czyli w poprzedniej dotacji, proszę Państwa, tych chętnych było chyba ponad 100 osób, które się zgłosiły. Ambasadorów wtedy było. Kilkudziesięciu, tak, no nie kilkunastu, kilku, kilkudziesięciu, to było, nie wiem, 40-50 osób. No, to w tym roku no zobaczymy. Proszę Państwa, niezależnie od niczego jesteśmy razem, i proszę, żebyście Państwo pamiętali, że te nasze zgłoszenia przyjmowane są do 15 stycznia. Przepraszam, przepraszam, atmosfera świąteczna. Bardzo dobrze. Do 15 stycznia to oznacza, że macie Państwo czas przedyskutować z dyrekcją. Wpaść na lepszy humor, podejść do koleżanki na dobrą kawę, spytać, czy razem mamy tę moc, a macie Państwo na pewno, zadzwonić do nas, skontaktować się, przeczytać regulamin, cokolwiek. Jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły. Pamiętajcie Państwo, tak jak zawsze mówię, że nie ma głupich pytań, bo nie ma. Są tylko te niewypowiedziane pytania, a jeżeli się czegoś nie wypowie, nie zada pytania, to później można, można być smutną, smutnym, także no, bo coś może przelecieć przed. przed przed nosem. Proszę Państwa, z całego serca dziękuję Państwu przeserdecznie za udział w tej transmisji. Ona oczywiście pozostanie zapisana na tej stronie, której adres widzicie Państwo dokładnie tutaj, w jednym z rogów dolnych ekranów, ekranu. Proszę na spokojnie sobie to wszystko przeczytać, zapoznać się. Zachęcam do kontaktu. Chciałbym już powiedzieć, że życzę Państwu wesołych świąt, natomiast podejrzewam, że na pewno zrobimy to jak zwykle w taki sposób naszowy, bo jeszcze cały tydzień przed nami ale przypominam, że warto ten tydzień ubarwić sobie kalendarzem przyrodniczym, czyli mili Państwo wejść na stronę bit.ly, łamane przez kalendarz mac i na tej stronie Państwo macie wiele atrakcji, które codziennie się odkrywają do 24 grudnia, włącznie ich jeszcze trochę zostało. Warto również wrócić do tych, które były wcześniej, bo one cały czas są proszę Państwa otwarte, to tym bardziej będzie nam bardzo, bardzo miło. Życzę Państwu zatem pięknego tygodnia grudniowego. Kogoś pozytywnego bym Państwu włączył na zakończenie. Widzę, że same pozytywne twarze, ale tutaj myślę, że bardzo pozytywną będzie proszę Państwa Michał Staszczyk, Rejon Częstochowski, którego ciule, tule, ciule, tule i Michał z całego serca przesyłam do Ciebie i do wszystkich Państwa największe serdeczności. Sukcesu w tym tygodniu. Beatko, you know, just like always, jak te podpaski. Dobrze, jeszcze jakieś jedno pytanie. A jeśli wybierzecie szkołę gdzieś najdaleko, będzie można zawsze wbić się do innej szkoły? Pani Sabino, to jest to, co powiedziałem. My mamy talent do łączenia ambasadorów, żeby każdy był zadowolony. Proszę się nie obawiać. Najważniejsze, żeby po, po tej zabawie, we wspólne ambasadorowanie, nikt nie wyszedł wnerwiony, tylko żebyśmy wspólnie połączyli siły. Wszystkiego najlepszego dla Państwa. Jeszcze nie składam życzeń świątecznych, natomiast jeżeli ktoś chce, to to dobry moment, żeby napisać to, proszę Państwa, na czacie. Na pewno będzie wszystkim innym miło, którzy gdzieś tam nas w trakcie, w trakcie, no nie wiem, będą musieli opuścić, na przykład w domowych obowiązkach. Jola Nawrat, pamiętaj proszę o naszej rozmowie, którą odbyliśmy podczas spotkania ze specjalistami, konsultantami. Joluniu, kochana, rozmawialiśmy, pa, pamiętasz o czym, to czas, żeby pomyśleć o tej osobie. Włączam muzykę, proszę państwa, i macham do was.